Wiemy, ile mieszkańcy gminy Ćmielów zapłacą w 2023 roku do gminnej kasy. Rada Miejska uchwaliła stawki podatków lokalnych na przyszły rok. Przede wszystkim w tak trudnym czasie dla nas wszystkich, nie tylko dla samorządów, ale też dla mieszkańców mojej gminy i nie tylko mojej gminy, wsłuchujemy się w te potrzeby i oczekiwania i też właśnie rosnące, galopujące ceny innych tutaj wydatków związanych z funkcjonowaniem. Wobec tego nie sięgnęłam do tutaj portfeli mieszkańców, do kieszeni mieszkańców. Konsekwentnie jestem burmistrzem dla ludzi, wobec tego wsłuchuję się w te głosy, gdzie mieszkańcy obawiali się, że te podatki wzrosną na przyszły rok, ale tutaj zawnioskowałam do Państwa radnych o niepodnoszenie podatków, dlatego że taką ostateczną już wersję sięgania do kieszeni podatnika uważam za naprawdę ostateczną. Gmina Ćmielów, jak wiele innych samorządów, odczuwa w swoim budżecie rosnące koszty. Szczególnym problemem jest dramatycznie drożejąca energia elektryczna czy gaz. Do tego rosnąca inflacja, wyższe wydatki na obsługę zadłużenia. Póki co samorząd gminy sobie radzi, choć też dotyka nas co dzień wzrost cen, choćby wzrost cen energii, za którą będziemy płacić ponad 100% więcej, ale musimy sobie dać rady, natomiast tutaj mieszkańcy nie odczują tego wzrostu podatków. Przyszłoroczne dochody gminy Ćmielów zaplanowano w kwocie ponad 43 milionów złotych, natomiast wydatki budżetowe to około 54 miliony. Złotych. Wpływy do gminnej kasy z podatków lokalnych oszacowano na poziomie 3 milionów 600 tysięcy złotych.